Magdalena Czaban, Pogali TFL-14 w Kraśniku. Cześć Magda. No, cześć, witam. Powiedz przede wszystkim, jak się czujesz po takim jeszcze niezawodowym, ale już debiucie na takiej większej gali? No, co mogę powiedzieć? Trochę się bałam, no bo wiadomo, pierwsza taka walka, ale zrobiłam, co miałam zrobić. Dobrym nastawieniem wyszłam do klatki, więc myślę, że pokazałyśmy coś fajnego. Duża jest różnica pomiędzy takimi amatorskimi turniejami, a taką galą w stresie, w tych emocjach przed walką? Stres to jedno, ale na pewno dużo większa klatka, co ułatwiło dużo robotę. No moim zdaniem jest różnica, jedynie co stres, to myślę, że bez zmian. Może trochę większa presja, ale co mogę powiedzieć? Pierwszy taki mój występ, więc za dużo nie mogę o tym poopowiadać. O tej przeciwniczce też jest taka osobna historia, bo walczyłaś z nią chyba na amatorskich zawodach. Powiedz coś więcej o tym. A to właśnie śmieszna historia, bo z nią nie walczyłam. Nie wyszła niestety do klatki, więc no nie zawalczyłyśmy. I automatycznie wygrałam ten pojedynek, więc było napisane, że byłam nad nią górą, no ale niestety nie było naszego pojedynku. Ale jakby nie patrzeć, to wygrałam tamtą walkę, no bo nie wyszła do niej, więc automatycznie punkt dla mnie. Z Krakowa przyjechaliście taką większą ekipą, powiedz, trochę raźniej jest przez to? No pewnie, oczywiście. Przyjechałam ze znajomymi, z chłopakiem, z najlepszymi trenerami, więc cóż tu więcej chcieć. Oni mnie tak dobrze nastawili, więc fajnie było. Jak dalej tą swoją karierę będziesz rozwijać? Myślisz już o zawodowych starciach, chociaż w twojej wadze chyba ciężko byłoby kogoś tutaj w Polsce nawet znaleźć. No ja sama w sumie na wagę weszłam, to miałam niecałe 50 kilo, a limit był 52. No więc jest trochę różnica, co dopiero jak miała jeszcze zbijać. Ciężko było znaleźć zawodniczkę w ogóle do tej kategorii mojej, no ale znalazła się Weronika, no i na szczęście nam się udało jakiś pojedynek tutaj zorganizować, więc tyle, że jest do 52, a nie więcej. To na wagę specjalnie wchodziłaś w ubraniach? Tak, nawet miałam wejść w butach i z gofrem, ale stwierdziłam, że to byłoby przekięcie. Nie, no weszłam na pewniaka, że tak powiem, no bo niestety nie mam tych 52 kilo, no ale starałam się, żeby dobić. Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, pozdrowić, chwilę dla ciebie. No, oczywiście dziękuję wszystkim, co ze mną przyjechali, organizatorom oczywiście też, że mogłam tutaj zawalczyć za tą fajną galę, ale głównie tym osobom, które ze mną przyjechały, trenerom, znajomym, wszystkim po kolei. Właśnie doping z trybun słyszałaś? A słyszałam, ale tylko chwilę, na początku, potem może jak wychodziłam później, albo jak już tak było blisko nokautu, to słyszałam, ale tak w trakcie nawet narożnika, nie, więc myślałam tylko o tym, co miałam w planach, więc chyba dobrze było. Dziękuję bardzo. Dziękuję.